Dzień dobry, witam Państwa wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym programie Rynki z Akcji, a więc w naszym cotygodniowym formacie, w ramach którego spotykamy się zwykle na początku tygodnia po to, aby omówić sobie najważniejsze wydarzenia minionych dni, spojrzeć na notowania najciekawiej prezentujących się instrumentów finansowych, omówić ich sytuację techniczną, bieżącą i perspektywy oraz wskazać to, czym żyły będą rynki finansowe na przestrzeni najbliższego tygodnia. Ja nazywam się Arek Jóźwiak i zapraszam oczywiście w imieniu własnym oraz w imieniu naszego partnera, czyli brokera Axi, będącego dostawcą usługi prop tradingowej Axi Select, w ramach której macie Państwo możliwość uzyskania finansowania na poziomie nawet 1 miliona dolarów. Jak zdobyć takie środki w zarządzanie, opowiem pod koniec tego dzisiejszego spotkania, natomiast nim do tego dojdziemy, zerknijmy może na wykresy. No i zdaje się, że nie sposób rozpocząć tego dzisiejszego spotkania inaczej niż zerkając na notowania złota, którego cena w ubiegłym tygodniu, dokładnie w drugiej połowie ubiegłego tygodnia, osiągnęła najwyższe pułapy cenowe w historii. Aktualnie za jedną uncję złota zapłacić trzeba nieco ponad 2250 dolarów, no i póki co wiele wskazuje na to, że ta zwyżka może być jeszcze kontynuowana. Niestety, biorąc pod uwagę, że z lewej strony wykresu nie mamy absolutnie żadnych wierzchołków, na bazie których moglibyśmy wyznaczyć kolejne opory, no bo złoto nigdy w historii droższe nie było. Ciężko jest oszacować pułapy, do których ta tendencja dotrze i gdzie ewentualnie się zatrzyma. Czy to będzie 2300, 2400, 2500 dolarów? Ciężko jest powiedzieć. Niektórzy prognozują natomiast, że cena złota może nawet wkrótce się podwoić i przekroczyć granicę 4000 dolarów. W mojej ocenie prawdopodobieństwo realizacji takiego scenariusza w perspektywie najbliższych kilku tygodni, czy nawet kilku miesięcy, wydaje się raczej mniej prawdopodobne. Nie zmienia to jednak faktu, że optymizm wokół rynku właśnie złota jest całkiem spory, a na fali optymizmu wokół złota zyskuje oczywiście także srebro. Srebro, które jest bardzo silnie dodatnio ze złotem skorelowane. Jak zerkniemy sobie na notowania srebra, ale już nie z perspektywy interwału dziennego, lecz z perspektywy interwału tygodniowego, no to zauważymy, że cena srebra przekracza właśnie linię tendencji spadkowej. To jest linia, którą kreśliłem już od 2020 roku, następnie 2021, 2022, 2023. No i obecnie obserwujemy kolejną próbę wybicia powyżej tego zakresu. Oczywiście trzeba brać pod uwagę, że tydzień dopiero się rozpoczął, w związku z czym nie należy interpretować tej obecnej, aktualnej świecy jako pewnik wskazujący, że na pewno srebro pokona linię obecnie testowanej tendencji spadkowej. Do końca tygodnia pozostało kilka dni, niemniej jednak, jeżeli nagle nie pojawi się żadna większa presja podażowa i cena srebra nie wróci poniżej tego zakresu, tylko utrzyma się powyżej, to byłby to bezsprzecznie dość wyraźny byczy sygnał wskazujący na potencjał do dalszego wzrostu. Tu pozostaje tylko pytanie, dokąd ten dalszy wzrost mógł być kontynuowany, bowiem najbliższy opór jest dość blisko. Wypada on w rejonie mniej więcej 26 dolarów, natomiast gdyby ta granica została przekroczona, moglibyśmy oczekiwać dalszego wzrostu notowań srebra nawet w kierunku 28 dolarów i 50 centów, więc potencjał byłby całkiem spory. Gdzie jeszcze można oczekiwać wzrostów? Kolejnym takim rynkiem jest rynek akcji i tu bardzo mocno wyróżnia się niemiecki indeks DAX, który tak naprawdę kontynuuje serię nieprzerwanych wzrostów. Już od kilku ładnych tygodni taką tendencję obserwujemy i każdy kolejny tydzień przynosi nam kolejne bardzo fajne wzrosty. Obecnie mamy wycenę na poziomie 18 783 punktów. Są to oczywiście najwyższe wartości w historii. Niemiecki indeks nigdy tak wysoko jeszcze nie był, ale też z drugiej strony przynajmniej dotąd nie pojawiła się tu żadna większa presja podażowa, która mogłaby w jakikolwiek sposób wskazywać na nadchodzące załamanie i jakiś większy ruch spadkowy. Nieco inaczej, nieco może mniej optymistycznie, ale symbolicznie mniej optymistycznie wygląda sytuacja na notowaniach indeksów amerykańskich. Czy zerknęlibyśmy sobie na Dow Jonesa, czy zerknęlibyśmy sobie na Nasdaqa, czy tak jak tutaj właśnie mamy S&P 500, to widać, że w odróżnieniu do niemieckiego indeksu, w przypadku amerykańskich no pojawiały się jakieś niewielkie korekty spadkowe. Oczywiście one zazwyczaj
wcześniej były chwilowe, 2-3 dni i znowu wzrosty, 2-3 dni i znowu wzrosty. No i teraz jesteśmy na etapie właśnie takiego korekcyjnego ruchu spadkowego. Z perspektywy interwału dziennego możemy oczywiście wyrysować sobie bardzo fajną linię tendencji wzrostowej, więc potencjał do jakiegokolwiek ruchu spadkowego jest w tym przypadku dość mocno ograniczony, a biorąc pod uwagę czynniki fundamentalne, takie jak chociażby to, że w ocenie inwestorów i nie tylko, amerykańska Rezerwa Federalna już wkrótce ma rozpocząć cykl luzowania polityki monetarnej, no można oczekiwać, że to jeszcze wcale nie jest koniec bieżącej hossy na rynkach akcji światowych, rynkach akcji, czy to tym niemieckim, czy to rynku właśnie amerykańskim, czy nawet polski. Przecież rynek akcji też na tym wszystkim może zyskiwać. Nieco gorzej wyglądają przynajmniej te krótkoterminowe perspektywy dla Bitcoina, bo to dzisiaj o poranku Bitcoin doświadczył dość wyraźnego spadku, osunął się poniżej technicznego wsparcia zlokalizowanego w wysokości 68 500 dolarów. No i tak naprawdę wiele będzie tutaj teraz zależało od tego, co wydarzy się dosłownie na przestrzeni najbliższych godzin. Dlatego, że gdyby nagle pojawiła się większa presja popytowa, będąca w stanie wywindować notowania Bitcoina z powrotem powyżej granicy 68 500 dolarów, to tak naprawdę można by ten spadek uznać za niebyłym i oczekiwać jakiegoś dalszego rajdu wzrostowego. Jeśli jednak to się nie stanie i w mojej ocenie to ten drugi scenariusz ma większe prawdopodobieństwo realizacji i Bitcoin utrzyma się na obecnym bądź niższym poziomie, to warto będzie przygotować się na możliwość jego dalszego spadku w kierunku 60 tysięcy dolarów, bo to właśnie w rejonie 60 tysięcy dolarów przebiega kolejne dość istotne wsparcie, a biorąc pod uwagę, że obecnie za jednego Bitcoina zapłacić trzeba ponad 67 tysięcy dolarów, no to ten potencjalny zasięg dla dalszego ruchu spadkowego nie jest wcale taki najmniejszy. Czym jeszcze żyły rynki na przestrzeni ostatnich dni, ostatnich godzin? No jednym z tak naprawdę jedną z rzeczy, która też rzuciła się w oczy wielu inwestorom i traderom, było umocnienie dolara amerykańskiego, chociażby w trakcie sesji poniedziałkowej. Dolar amerykański w relacji do polskiego złotego utrzymywał się na przestrzeni ostatniego tygodnia w rejonie technicznego oporu. Jest to granica w wysokości 4 zł. Jest to poziom, który dodatkowo pokrywał się zmierzeniem 50% korekty Fibonacciego, znaczy wcześniejszego ruchu spadkowego, który tutaj był obserwowany, i jest to granica, w rejonie której pojawiały już się całkiem wyraźne presje podażowe. Między innymi tu była jedna presja podażowa, czy też nawet w drugiej połowie minionego tygodnia. W czwartek bardzo fajny prospadkowy pinbar i w piątek też świeca wyraźnie spadkowa, co mogło sygnalizować potencjalne odbicie od tego pułapu i napędzać spadek notowań amerykańskiej waluty w kierunku nawet 3,92 zł, gdzie przebiega linia tendencji wzrostowej, wyznaczająca nam dolne ograniczenie równoległego kanału, wewnątrz którego para USD/PLN utrzymuje się już od drugiej połowy listopada ubiegłego roku. Warto zwrócić przy tym uwagę, że ta linia tendencji, o której przed chwileczką wspomniałem, nie jest skreślona tylko na podstawie dołków z końcówki ubiegłego, czy te ubiegłego roku, czy też z marca tego roku. Jej początek sięga tak naprawdę maja 2011 roku. Początek, pierwsza połowa nowego tygodnia przyniosła ze sobą jednak dość wyraźne wzrostowe odbicie na notowaniach zielonego dolara, w efekcie czego ten wybił przynajmniej na ten moment na chwilę ponad granicę 4,40. No i pozostaje pytanie, czy rzeczywiście amerykańskiej walucie uda się utrzymać powyżej tego pułapu. Warto bowiem zwrócić uwagę, że w trakcie czwartkowego handlu dolar przez moment był nawet droższy niż jest obecnie. To nie może więc przesądzać o tym, że na pewno dolar już pokonuje ten opór. Wiele będzie zależało od tego, jak zakończy się dzisiejsza świeca dzienna. Jeżeli natomiast amerykańskiej walucie uda się utrzymać powyżej pułapu 4 zł i 40 groszy, to być może będzie ona też w stanie na przestrzeni kolejnych dni kontynuować tendencję wzrostową. Tendencję, dla której realnym zasięgiem wydaje się okolice 4 zł i 7 czy też 8 groszy, a więc poziom, który moglibyśmy wyznaczyć na podstawie tych ostatnich wierzchołków, bądź ewentualnie linia tendencji, która wyznacza nam górne ograniczenie równoległego kanału, o którym wspominałem już przed chwileczką. To umocnienie dolara amerykańskiego widoczne było oczywiście nie tylko na parze USD/PLN, ale także na głównych parach walutowych, do których przejdziemy sobie za chwileczkę. Natomiast nim do tego dojdziemy, to chciałem jeszcze zwrócić uwagę na jedno dość istotne wydarzenie, które odbędzie się w tym tygodniu, mianowicie piątek.
pierwszy piątek miesiąca, więc jak to zwykle bywa, BLS opublikuje najnowszy raport Non-Farm Payrolls, czyli raport obrazujący kondycję amerykańskiego rynku pracy. Jest to jedna z dwóch najważniejszych publikacji obok tej dotyczącej inflacji konsumenckiej, na którą Amerykańska Rezerwa Federalna zwraca uwagę podczas podejmowania decyzji dotyczących ewentualnej zmiany poziomu stóp procentowych. Na ten moment rynkowy konsensus zakłada, że pierwsza obniżka stóp procentowych w wykonaniu Amerykańskiej Rezerwy Federalnej nastąpi w czerwcu bieżącego roku, natomiast wiele będzie tutaj oczywiście zależało od danych dotyczących właśnie kondycji rynku pracy. Obecnie oczekuje się, że stopa bezrobocia utrzyma się na poziomie 3,9%, natomiast zmiana zatrudnienia w sektorze rolniczym ma negatywnie tutaj zaskoczyć. Po odczycie na poziomie 275 tysięcy nowych etatów w lutym, ekonomiści oczekują, że w marcu przybyło ich zaledwie 205 tysięcy. Oczywiście trzeba tutaj zwrócić uwagę na jedną rzecz, że finalne odczyty zmiany zatrudnienia w sektorze pozarolniczym bardzo często, bardzo wyraźnie rozmijają się z oczekiwaniami ekonomistów i tu rozbieżności mogą być bardzo, bardzo duże. To sprawia, że bardzo często tuż po godzinie 14.30, kiedy ten raport jest publikowany, na notowaniach dolara amerykańskiego i rynków z nim skorelowanych obserwujemy podwyższoną zmienność. To, czy będzie to zmienność wzrostowa, czy spadkowa, zależne będzie oczywiście od tego, czy odczyt Non-Farm Payrolls będzie wyższy, czy też niższy od oczekiwanego przez ekonomistów. Warto więc być przygotowanym na to, że w piątek po południu zmienność na notowaniach dolara amerykańskiego może być nieco większa. Natomiast jak już jesteśmy przy dolarze, no to zerknijmy też na to, co dzieje się aktualnie na głównych, najpopularniejszych parach walutowych i zacznijmy może ten przegląd od zerknięcia sobie na wykres dolara względem japońskiego jena, bo jest to para, która sięgnęła tak naprawdę poziomów testowanych w roku 2022 i 2023. Do tej pory jednak w 2022 było to tylko chwilowe podejście do tego pułapu i bardzo dynamiczny spadek. W roku 2023 zatrzymaliśmy się tam na chwilę, ale też odbiliśmy od tego zakresu, a póki co żadnej większej presji podażowej tutaj nie widzimy. Istnieje więc pewne prawdopodobieństwo, że jeżeli dolar amerykański będzie w stanie kontynuować rajd wzrostowy, to być może przekroczy on granicę 152 jenów za jednego dolara. To będą najwyższe poziomy od dziesięcioleci. Nie najwyższe w historii, ale najwyższe poziomy od 30 lat. I to w naturalny sposób mogłoby napędzać dalszy rajd wzrostowy. Sytuacja na notowaniach USDJPY wygląda więc bardzo, bardzo interesująco, bo z jednej strony Japonia nie interweniuje na rynku walutowym, mimo że para USDJPY osiągnęła poziomy, przy których tego typu interwencje były już przeprowadzane na przykład w roku 2022, bo przypomnijmy, że ten spadek zainicjowany został właśnie poprzez interwencję Japonii na rynku walutowym. Póki co takich interwencji nie mamy, a do tego wszystkiego warto też zwrócić uwagę na dwie inne rzeczy. Jedną z nich jest to, że japoński bank centralny podniósł w ostatnim czasie stopy procentowe i jako ostatni na świecie porzucił ujemne stopy procentowe. Do tego wszystkiego z czysto technicznego punktu widzenia warto zwrócić uwagę, że notowania pary dolara względem japońskiego jena utrzymują się w bardzo wąskiej konsolidacji. Konsolidacje to są układy, które bardzo często postrzegane są jako układy korekcyjne, bo rynek częściej, nie zawsze, ale częściej wybija z nich w kierunku zgodnym z wcześniejszym ruchem. Biorąc więc pod uwagę, że w tym przypadku wcześniejszy ruch był wzrostowy, no to też z technicznego, statystycznego punktu widzenia szanse na wybicie górą jak najbardziej są całkiem wyraźne. Idąc dalej, zerknijmy sobie na euro-dolara. W tym przypadku mieliśmy zejście poniżej technicznego wsparcia i wiele wskazuje na to, że najpopularniejsza, najbardziej płynna para walutowa na świecie będzie w najbliższym czasie podążać w kierunku linii tendencji spadkowej wyznaczającej dolne ograniczenie takiego kanału, który tutaj już od listopada ubiegłego roku obserwujemy, czyli granica mniej więcej 1,0650. To jest mniej więcej ta strefa, do której para euro-dolara mogłaby w najbliższym czasie podążać. Oczywiście wyraźne wzrosty dolara obserwowane są także w jego relacji do szwajcarskiego franka. W tym przypadku zmierzamy do technicznego oporu gdzieś nieco powyżej 0,91 bądź dalej nawet kolejny opór to jest 0,92. Jeśli chodzi z kolei o Australijczyka, czyli parę AUD-USD, w tym przypadku obserwowaliśmy w ostatnim czasie zejście poniżej linii tendencji wzrostowej i to może w naturalny sposób napędzić nam dalszy rajd spadkowy w kierunku 0,6450. Jeśli chodzi o takie podsumowanie bieżącej sytuacji rynkowej, to by było oczywiście z mojej strony na tyle. Natomiast tak jak zapowiedziałem na początku tego dzisiejszego spotkania, chciałem jeszcze przypomnieć o ofercie
ofercie programu prop tradingowego Axie Select, który znajdziecie Państwo właśnie u naszego partnera, czyli brokera Axie. Jest to program, w ramach którego możecie zyskać finansowanie na poziomie nawet 1 miliona dolarów w zarządzanie, więc jeżeli ktoś z Państwa jest wyśmienitym traderem, zarabia na rynku i tak naprawdę to, czego potrzebuje do zmaksymalizowania swoich zysków, to po prostu większy kapitał, no to program Axie Select może być rozwiązaniem na te bolączki, szczególnie, że dołączenie do programu Axie Select jest bezpłatne, nie wiąże się z żadnymi opłatami, prowizjami. Jedyne, co należy zrobić, to założyć darmowe konto w Axie, wpłacić depozyt nie mniejszy niż 500 dolarów, no i w pierwszym miesiącu wykazać się. Przez pierwszych 30 dni musimy w tym pierwszym etapie uzyskać stopę zwrotu na poziomie 5%. Oczywiście 5%, ale już dostajemy finansowanie. Finansowanie na poziomie 5000 dolarów, więc my wpłacamy 500 dolarów, ale dostajemy finansowanie 10-krotnie większe i mamy 5000 dolarów w zarządzanie. Jeżeli przejdziemy pozytywnie ten pierwszy etap w kolejnych krokach, to finansowanie nasze wzrasta odpowiednio do 20 000 dolarów, 100 tysięcy, 200 tysięcy, 500 tysięcy dolarów oraz w ostatnim etapie nawet 1 miliona dolarów. I tak samo wzrasta też poziom zysków, który trafia na nasze konto. O ile w pierwszym etapie, kiedy musimy wykazać się rzeczywiście zyskownością, nie otrzymujemy żadnego zysku, tak od drugiego etapu już 40% wypracowanych zysków trafia do nas, następnie 50, 70, 80 i w końcowym etapie nawet 90% zysków trafia na nasze konto. Więcej szczegółów o Axie Select znajdziecie Państwo oczywiście w linku pod tym dzisiejszym materiałem na YouTube albo po prostu odwiedzając stronę naszego partnera, czyli brokera Axie. Ja za dziś bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Przypominam, że w kolejnym programie słyszymy się oczywiście za tydzień o tej samej porze, więc życzę wszystkim udanego tygodnia, owocnego handlu i oczywiście przypominam jeszcze na samym końcu o podwyższonej zmienności w piątek po godzinie 14:30.